To są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. List do Kolosan, 2:17. Nie każdy chrześcijanin szybko spostrzega, że Stary Testament jest swego rodzaju albumem z fotografiami, w cudzysłowie z fotografiami, które są wyjaśnione w Nowym Testamencie. Jest to księga pełna odzwierciedleń przyszłości i obrazów przyszłości, jakby cieni, tyle że w odwrócony sposób, bo wskazujących na przyszłość. Służba ofiarnicza Izraelitów, ich święta, przepisy odnośnie do czystych i nieczystych pokarmów, wiele rytuałów są właśnie tymi cieniami. Cienie rzeczy przyszłych. Cień jakiejś osoby nie jest tą osobą w rzeczywistości. Jeśli widzimy cień, często możemy rozpoznać, co on przedstawia. Czytając Stary Testament, powinniśmy koniecznie zadawać sobie pytanie, co przedstawia nam ten cień. Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie bardzo ogólnie. Rzeczywistością jest Chrystus. Przez to chcę powiedzieć, że wypowiedzi Starego Testamentu wyraźnie wskazują nam na Chrystusa. Przykładem takiego cienia lub obrazu, który jak czerwona nić ciągnie się przez cały Stary Testament, jest baranek, który oznacza zwierzę ofiarne. Już odzienie ze skór, które Bóg dał w pierwszej parze ludzi po upadku w grzech, wskazuje, że w ich miejsce musiało umrzeć zwierzę. Później również Abraham ofiarował Bogu barana zamiast swojego syna Izaaka. O tym możemy przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3:21 i 22:13. W Starym Testamencie czytamy również o baranku wielkanocnym. To jest przecież napisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 12:5-13. W Nowym Testamencie znajdujemy to, co jest skreślone mianem rzeczywistość. Co mówi Jan Chrzciciel, widząc Pana Jezusa? Dokładnie to. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, jak mówi nam Ewangelia Jana, 1:29. Pan Jezus Chrystus jest więc zastępczą ofiarą za tych, którzy w Niego wierzą, za tych, którzy w Niego uwierzą. W ostatniej księdze Biblii jeszcze raz ukazuje nam się baranek, jakby zabity, bo to mówi Objawienie, 5:6. Ale On, Pan Jezus Chrystus, żyje. Tak, Chrystus powstał z martwych, Jezus Chrystus żyje. Także w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, po ponownym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, 7 lat po pochwyceniu, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie z wszystkimi, których wcześniej 7 lat wcześniej pochwyci, to co się stanie? Zostanie wprowadzone nowe przymierze na ziemi i w tym czasie także będą składane ofiary wskazujące tym razem jako cienie rzeczy przeszłej, bo w centrum stoi krzyż Pana Jezusa Chrystusa i w tysiącletnim królestwie będą składane ofiary, które będą pokazywać na osobę Chrystusa, który raz na zawsze został ofiarowany w centrum tych wydarzeń właśnie na krzyżu Golgoty. Możesz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i być zbawiony. Skorzystaj z tego zbawienia, bo bez Pana Jezusa pójdziesz na wieczne zatracenie.